etap seminarium, drugi seminarium, które odbywa się na terenie Lublina, gdzie preferujemy i pokazujemy to system szkolenia, systemu gronkowy. Pokazujemy rzeczy, że nie uczymy walczyć, tak? Uczymy przetrwać, uczymy obronić się przed napastnikami. To jest cel tego seminarium. Są to ludzie, którzy związani są z różnymi stylami walki, którzy też byli związani z twórcą tego systemu, Leszkiem Drewniakiem, ale my im po prostu pokazujemy pewien model, pewien system szkolenia, jeżeli chodzi o obronę, o przetrwanie w sytuacjach kryzysowych. Kobiety są, bo to jest odrębny system, który stworzyliśmy, jeżeli chodzi, nazywamy to bezpieczeństwem kobiet. To jest odrębny program, który stworzyliśmy i preferowany jest tylko dla kobiet, kierowany jest dla kobiet. Jest to taki system, który składa się z 9 miesięcy pracy. Każdy element składa się z 3 miesięcy pracy odrębnych od siebie i jest skierowany wyłącznie do kobiet, żeby kobiety umiały się obronić przed napastnikiem w sytuacjach kryzysowych. Twórcą tego systemu był, jest, bo tak uważam, to był przyjaciel Leszek Drewniak, który już nie jest z nami, odszedł parę lat temu, ale to był jego pomysł. Są to techniki, które zapożyczone są z systemu szkolenia jednostek specjalnych, przełożony na ludzi, którzy są w cywilu, którzy połączenie po prostu pewnych systemów judo, aikido, jiu-jitsu, karate, bardzo mocno uproszczonych, aby można było łatwo w bardzo krótkim okresie czasu dostosować te techniki i nauczyć tych technik ludzi, którzy nie są związani na co dzień ze sportem, ze stylami walki. Pokazujemy techniki, umiejętności na naturalnych odruchach osób, które do nas przychodzą, więc pewnie poznajemy, jak się człowiek rusza, jak funkcjonuje, a następnie dopiero pokazujemy pewne techniki samoobrony do tego, jakie są możliwości tej osoby. Pracowaliśmy z osobami, które są niepełnosprawne, które nie mają rąk, nóg, które mają uszczerbek na zdrowiu. Chcieliśmy tym ludziom też pokazać, że mogą się w jakiś sposób bronić. Nie z samego, nie to. Wstępnie o takich rozmowach. Bardzo bym chciał, żeby tutaj powstała powiedzmy szkoła lub system, który byłby prowadzony cyklicznie. Seminaria pozwalają nam, żeby pokazać jakiś element, jakąś część tego, co robimy. Tak naprawdę no, jest potrzebna systematyka treningu. Tak?